temperatura idealna do nagrywania vloga. 12 stopni. No, hejka na moim kanale, witam Was serdecznie sprzed mojego krzyczącego domu. W odcinku pod tytułem Podsumowanie i wnioski. Nie może nie wnioski, ale bardziej plany o na przyszłość. No i tak sobie myślałam, mówię, nie chciałam nagrywać takiego odcinka, mówię, wszędzie teraz tego taki wysyp. Ja mówię, co tam, kogo obchodzą jakieś moje podsumowania. Zresztą niejednokrotnie gdzieś tam w jakichś odcinkach o czymś tam opowiadam. Stwierdziłam, że jest to jednak dobry moment, ponieważ dość sporo nas tutaj przybyło na kanale. W zasadzie ci nowi widzowie nie do końca czasami wiedzą, o co tutaj chodzi, tak troszeczkę oglądają i tak pewnie mają tak... No ale najpierw to, a później to, a robisz to, a za chwilę to i w ogóle, no, to może dzisiaj troszeczkę tak pokrótce dam Wam w pigułce, co tutaj się dzieje, kim ja jestem i w ogóle, i w szczególe. Także o. No i oczywiście też przy okazji te nowe osoby, które są tutaj właśnie na kanale, będą miały okazję zobaczyć tam w środku, zrobimy sobie taki spacer po chacie i no i to wszystko, nie? Chyba tak. Jakoś. Miłego oglądania. Kto wie, to może dokończyć. To już tak naprawdę od samego początku, czyli ja mam na imię Kasia. Ten dom jest z 1903 roku. Uwaga. Nazywam go Krzyczący Dom, dlatego że tutaj jakby przód tego domu jakoś tak kojarzy mi się z takimi oczami i z takim rozdartym ryjkiem. Za wiele o sobie nie będę mówić. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście zostanie na tym kanale i polubi tą moją różnorodność. Sam kanał jest taki lifestyle'owy. Nie chciałam nigdy zamykać się w jednym konkretnym temacie odnośnie tylko i wyłącznie remontu albo jakichś tam, nie wiem, jakichś poradników ogrodowych i tak dalej, ponieważ jakiejś takiej wiedzy nie mam. Sama tutaj w ogrodzie eksperymentuję, sama w remoncie tutaj eksperymentuję, staram się dużo zrobić sama, natomiast jakimś tam poradnikiem, ekspertem i wymądrzającą się głupią, mądrą babą nie będę. Jakoś tak z tym kanałem wyszło, że moja przygoda w zasadzie z nagrywaniem jakichś tam głupot, jakichś tam filmów, robieniem zdjęć, towarzyszy mi praktycznie od zawsze. Mam to od zawsze. Natomiast zakup tego domu i to, co tutaj się wydarzyło, jakoś tak otworzył troszeczkę szufladki w moim serduszku. No i się tak odważyłam to troszeczkę publikować. Najpierw na Instagramie, no i później tak pomału gdzieś tam się ośmielałam z tym YouTube'em. Zaczęło się oczywiście od jakichś tutaj prac porządkowych, ogrodowych i tak dalej. No co, no odsyłam Was do tych pierwszych odcinków, jeżeli macie oczywiście ochotę to oglądać. Chociaż ja sobie włączyłam z ciekawości wczoraj, bo tak mówię, zobaczę, co tam się działo. Jakiś tam progres jednak przeszłam i w nagrywaniu, i w komunikowaniu się z Wami. No i oczywiście to jest fajne. Nie wstydzę się tych starych odcinków. No, nie. No ale wszystko musi mieć swoją kolej, prawda? Także no, no odsyłam Was. Nie przewidziałam trochę tego wszystkiego, co się wydarzyło, że tak nas tutaj dużo będzie, że... Będę jeździć po innych też budowlach, remontach starych domów, bo zaczęliście mnie zapraszać. Oczywiście też to nie są odwiedziny jakichś zupełnie przypadkowych osób tam z internetu i że sobie jadę sama i tak dalej, i tak dalej. Jakbym miała tak pomyśleć, jak to się zaczęło, to nie mam pojęcia tak naprawdę. Myślę, że trochę zaczęło się to od kontaktu z Martą z Kochamy Żuławy i odwiedzin tam na żuławskich ziemiach tych starych domów i tak. Tak jakoś to poszło. No i Wy też się ośmieliliście nieraz do mnie właśnie gdzieś tam zaprosić, napisać. Niejedne zaprosiny właśnie przyjęłam, pojechałam. No i stąd też taka tematyka na kanale odnośnie starych domów i remontów. To raz. A dwa, no to oczywiście ogród. A trzy, to moje jakieś tam tak zwane piórko w dupę, gdzie chodzę sobie gdzieś tam na jakieś spacery. Bardzo lubię ujęcia przyrody. Bardzo lubię ogólnie tam sobie amatorsko, bo mam amatorsko, ale bardzo lubię filmować, nagrywać, uwieczniać, montować, dokładać do tego muzykę. No i to jest cała moja radość stworzenia tego kanału. No i tak ten kanał wygląda, tak jak właśnie wygląda moje życie. Czyli raz tu, raz tam. A raz wcale, a raz nie wiadomo gdzie i w ogóle i w szczególe. Jak już się nagadałam, no to teraz wszystkich ciekawych, jak wygląda w środku, ci, którzy jeszcze nie byli. Ci, którzy byli oczywiście, pewnie i tak ze mną wejdą, bo może coś tam się zmieniło.
Idziemy do środka i oprowadzę Was, pokrótce opowiem, co tutaj było zrobione. Tutaj były kiedyś takie wiatrołapy, po czym został jakiś tam ślad. Tutaj jest wejście, gdzie ja z niego teraz korzystam, do tej części takiej bocznej. Tutaj jest przewidziana kiedyś łazienka, tam później kawałek dalej mam tą prowizoryczną swoją kuchnię, no i sypialnię. Natomiast takie główne wejście, te tylnie, takie funkcjonalne od strony podwórka, no to wchodzi się tutaj po lewej stronie, więc idziemy. Tutaj się wchodzi do piwnicy, bo cały dom jest podpiwniczony. I teraz wchodzimy do chatki. Tu zaraz na prawą stronę, gdzie jest ta kotara i ten styropian, który się przewrócił, bo tutaj pako akurat urzędował, nieważne. Wchodzi się właśnie do tej strefy tutaj po prawej stronie, czyli właśnie gdzie mam tą swoją kuchnię. Tutaj zaraz na wprost wchodzi się z domu do piwnicy na dół. Tutaj jest wejście do góry na strych, a tutaj na lewo wchodzi się do przyszłej kiedyś kuchni. Kuchnia jest przewidziana w takim klimacie otwartym tutaj na tą strefę taką dzienną, gdzie jest przewidziany salon oraz jadalnia. Tutaj w kuchni, jak możecie widzieć, jest nadal jeszcze niedokończony strop, są przygotowane belki, natomiast jeszcze nie jest to dokończone. Cały układ domu kiedyś był na okrętkę, również taki został, z tym, że przejścia nie będzie tam naokoło, tam zostanie zamurowane, a tutaj zostało zrobione takie przejście, gdzie przewidziane jest tutaj miejsce na spiżarnię. O, przepraszam. I tutaj mamy główne wejście, to, o którym mówię, z krzyczącym domem. Natomiast tutaj na prawo, jak widać, barykadę styropianową, tam jest moja sypialnia. No i tym sposobem wracamy do kuchni. W kuchni jest przejście właśnie do tej strefy tutaj, gdzie jest antresola, gdzie jest taka duża powierzchnia. No tutaj został zdjęty ten strop, jak widać. Została przewidziana taka bardzo duża powierzchnia otwarta, natomiast to jeszcze jest kwestia dyskusji i jeszcze kwestia moich przemyśleń. Na ten moment raczej zmieniłam zdanie, no ale o tym zaraz. I to jest ta część, która tutaj jakby czeka na swoje lepsze czasy. Natomiast tamtą część po drugiej stronie, jakby tą sypialnię i tą strefę taką mniejszą, pomalutku mam zamiar sobie robić. Co tutaj zostało zrobione? Zostało tutaj zrobione w zasadzie większość takich prac demontażowych, no nie większość, wszystko w sumie. Bo i tynki poszły i w zasadzie wszystkie jakieś tam gorsze belki zostały wymienione. Na ten moment jest to stan taki przed tynkami, czyli powinny być tutaj teraz tynki, bo są już posadzki, są już instalacje, są już zrobione tam elektryka, wszystkie podłogowe ogrzewanie, wszystko jest wyprowadzone. No i w zasadzie wystarczyłoby to tylko teraz podłączyć, czyli brakuje pieca, brakuje kanalizacji, czyli po prostu trzeba szambo wkopać i się podłączyć. W sumie niewiele, niby niewiele, ale aż. No myślę, że na wiosnę dam radę i to się właśnie wydarzy, tak żeby mogło już tutaj faktycznie funkcjonować. Mam nadzieję, że oczywiście to się uda. Znaczy nie, ja nie mam nadziei, ja wiem, że to się uda. To nie jest kwestia nawet jakiejś tam nadziei, bo marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie tylko o nich myśleć. No i ja wychodzę z takiego założenia. Idę w tym remoncie metodą małych kroczków. No i co mi się udało zrobić w tym roku? No to jak sobie tak przejrzałam jakieś tam materiały, okazało się, że całkiem sporo. I nagle się okazuje, że gdzieś tam tej pracy naprawdę dość sporo ubyło. Bo chociażby rzeczy, których zapominałam, a chyba chciałam zapomnieć i wyprzeć dosłownie z pamięci, to chociażby i równanie tego terenu tutaj. Po wykopie to było rozjeżdżone przez koparkę, to była glina, to było pełno kamieni. Ja to wszystko sama, krok po kroczku, na taczce woziłam w jedno miejsce. Później starałam się to jakoś tutaj wyrównać. Sąsiad chciał mi pomóc, niestety sprzęt się zepsuł na tym wszystkim. No i taką małą glebogryzarką pożyczoną od moich rodziców, ten cały kawał tutaj, pasek po pasku jechałam. No ale się udało. Rzuciłam na to wszystko jakąś tam starą trawę.
która się okazała, że rośnie tutaj jak głupia i nie nadążam jej ciąć. To jest gąszcz, słuchajcie, naprawdę. Udało mi się posprzątać cały ten teren tutaj. Cała hałda drewna. Tutaj była cała hałda złomu. I ja to wszystko krok po kroczku, pomalutku cięłam, układałam tam pod daszek. Tutaj czyściłam cegły. Tak, kochani, to wszystko się udało. No i tutaj w drewutni po sam czubek było dużo drewna. Teraz już się okazuje, że tego drewna jest coraz mniej oczywiście, no bo przyjeżdżam tutaj i palę sobie w piecu. Także tak w skrócie mogę powiedzieć, że udało mi się zrobić takie porządki po remoncie, które naprawdę zajęły bardzo dużo pracy, bo nikt o tym nie mówi, ale sam remont to jest pół biedy. Ale posprzątać po tym remoncie i te wszystkie śmieci i pozbyć się tego, oczywiście nie wywożąc do lasu, żeby była jasność, no, bo ja tam patrzę na was, to jest naprawdę ogromny problem. I no tak, kochani. Przez tamten jakiś okres, no to sobie funkcjonowałam tam w tej kuchni letniej, gdzie było oczywiście mi bardzo fajnie. No i się cieszyłam oczywiście, że na czas tego remontu mam taki fajny azyl i że nie muszę gdzieś tam po kątem na jakimś taburecie grzać wody i robić sobie jakiś tam kanapek, tylko normalnie mogłam tu ugotować obiad, normalnie funkcjonować, normalnie zostać na noc i cieszyć się cały czas tym miejscem, bo to jest dość ważne. I to jest coś, co mogę wam polecić, żeby zorganizować sobie na placu budowy, remontu, takie miejsce, gdzie możecie naprawdę, chociaż na tą chwilę, gdzie jest, nie wiem, zimno albo jesteście brudni, żeby tak normalnie sobie usiąść, wypić kawę w normalnych ludzkich warunkach i chwilę pomyśleć. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wtedy nie czujemy takiego mocnego zmęczenia psychicznego. A jak mamy ochotę, to nic nie robimy, tylko po prostu cieszymy się takim pięknym miejscem i odpoczywamy. Kolejna rzecz, która mi się udała w zasadzie w tym roku, chociaż mniej niż w pierwszym sezonie, to oczywiście moje uprawy, mój ogródek i myślę, że jakie mam plany na ogród i to, co będę robić, no to będziecie oglądać na bieżąco. Dzisiaj już się skupmy tylko tutaj na domu i na tym remoncie i na tym kanale. Natomiast tak, w ogrodzie również działam, bardzo to lubię, bardzo to polubiłam. Daje duże radości i satysfakcji oglądanie i przyglądanie się, zbieranie plonów, przetwarzanie ich itd., itd. Najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w tym roku dla mnie osobiście, jeżeli chodzi tutaj o moje plany i to, co udało się zrealizować. No tak, ja wiem, że ten kanał powinien nazywać Udało się. I oczywiście, że ja cały czas wierzę i cały czas afirmuję się pozycją uda mi się, a nie, że mi się nie uda. Także, żeby była jasność, że nie jestem absolutnie jakąś pesymistką, która myśli, że to się nie uda. Absolutnie. Jeżeli ktoś obejrzy, nie wiem, 1, 2, 3 odcinki, będzie wiedział już, o co w tym wszystkim chodzi. No i właśnie to najważniejsze, czyli to, że mam tą sypialnię, że przyjeżdżam teraz tutaj, napalę sobie w tym piecu kaflowym, że mam tutaj ten aneks kuchenny, że jednak nie muszę być w tej kuchni letniej, gdzie tam jednak nie jest jakoś tam poza sezonem zbyt przyjemnie. Mam normalne łóżko, jest mi ciepło i to chyba taka najważniejsza rzecz, która się wydarzyła i z której naprawdę jestem bardzo dumna i najbardziej się cieszę. I nie mogę doczekać się wiosny, ponieważ wiem, że z pierwszymi promykami słońca, gdy temperatura będzie około plus 10 stopni, ja pakuję swój dobytek życia, przyjeżdżam tutaj i nikt mnie już stąd nie wyciągnie. Naprawdę. Wtedy na pewno też oczywiście pojawi się więcej filmów, z czego na pewno się będziecie cieszyć. Ja to wszystko wiem. Także to chyba tyle tak z tego podsumowania. Nie wiem, z czego jeszcze w sumie tak bardzo mogłabym się tutaj pochwalić i cieszyć. No na pewno jakoś tam tak zawodowo troszeczkę się cieszę, że no tak mi się ostatnio dość dużo fajnych rzeczy udaje, związanych tutaj z kanałem i oczywiście też tym z moim sklepem i tak dalej, więc to mnie bardzo jakoś tak motywuje, napędza, daje radość po prostu, zwyczajnie, tak po ludzku. Myślę, że chyba wszystko powiedziałam, natomiast pewnie jak będę później montować, to pewnie będę myśleć o tym, kurczę, no przecież jeszcze to miałaś powiedzieć, czy to, więc w razie czego to jeszcze dopowiem. Jakieś ptaszysko duże. Uwielbiam tą ciszę tutaj. Żeby jeszcze nie to moje gadanie, nie? To już w ogóle by było super. Ale że w ostatnim odcinku mało mówiłam, tak stwierdziłam, że
no muszę nadrobić. Także w tym odcinku nadrobiłam. No to co? No to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie do końca oczywiście. I oczywiście witam wszystkich nowo przybyłych widzów na moim kanale. Gdzieś tam te statystyki, jakiś algorytm mnie wyrzucił i tak troszeczkę większe te wyświetlenia i większa ilość przybywających tutaj. Więc no oczywiście, że dla mnie to jest ogromna radość i satysfakcja, no bo wiadomo, po to się publikuje, żeby mieć ten odzew. Każdy jakiś twórca po to właśnie to robi, bo jakby ktoś nie chciał poklasku, nie był atencjuszem jak ja, no to by chował do szuflady i sam się napawał swoim wielkim, ogromnym talentem. Oczywiście to jest wszystko forma jakiejś tam ironii, żeby ktoś nie myślał, ale no coś w tym jest, no to Boże, no. Trochę atencjuszem ktoś musi być, żeby takie rzeczy robić. Także potrzebujemy tego poklasku, potrzebujemy tego odzewu, potrzebujemy tych waszych komentarzy i tego och i ach i tak dalej. No i ja nie będę kłamać, no co wam powiem. Dziękuję bardzo wam za oglądanie do końca. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę wam miłej niedzieli. Mam nadzieję, że ta pogoda się skończy, że przestanie padać, że przestanie być tak ponuro, że wyjdzie słońce, że przyjdzie wiosna, że będziemy znowu wszyscy działać w tych naszych ogrodach. I tak, to chyba wszystko. Ja jeszcze tylko chciałam tak powiedzieć, że nie martwcie się, bo jeszcze tylko styczeń, luty, paskudny marzec, kwiecień to już jest nadzieja, także naprawdę już za chwilę będzie cudownie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć na sam koniec i obiecać, że na pewno odpowiem na wszelkie pytania odnośnie sprzętu, jaki używam, czym nagrywam i co jest potrzebne i tak dalej. W odcinku, w którym będę o tym opowiadać, bo mam zamiar taki zrobić, aczkolwiek nie odpowiadam na te pytania i jakby nie robiłam dotychczas takiego odcinka, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie czuję się tutaj autorytetem. Ja sama czerpałam wiedzę z internetu, po prostu oglądałam gdzieś tam na YouTubie kanały, które się tym zajmują, porównywali sprzęt, polecali jakieś tam, nie wiem, kamery, czy jakieś tam aparaty do nagrywania vlogów i to są osoby, które się tym zajmują, a ja się tym nie zajmuję, dlatego ja jakby nie odpowiadam na te pytania, bo ja się nie czuję kompetentna, musicie to zrozumieć. Ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, wiecie, no to często gdzieś tam też ten sprzęt u mnie jakiś tam przypadkowy, więc no jakby okej, podzielę się tą wiedzą, natomiast to nie będzie jakiś instruktaż, że tak, na pewno jak będziesz tym nagrywać, to będzie super. Bo można nagrywać komórką. Ja tak robiłam na samym początku i też pykło, więc jakby myślę, że nie do końca też sprzęt tutaj jest tym kluczem do tego, żeby coś fajnego robić. Także po prostu trzeba nagrywać. No, także o tyle. A, jeszcze chciałam się pochwalić, że całkiem możliwe, że całkiem już niedługo, myślę, że tak na wiosnę, oczywiście dzięki innym i między innymi waszemu wsparciu kupię sobie tego drona, o którym mówiłam, że mam zamiar, także cieszę się bardzo. No, ktoś wiem, ktoś zaraz powie, byś sobie kanalizę zrobiła, a nie drony kupowała. Wolę srodzić do wiodra.